wspominał pan wczoraj, że takie festiwale muzyki, one rzadko zdarzają się w takich miasteczkach jak Wschowa, że to raczej jest ewenement. To jest ewenement, myślę, że z jednego głównego powodu. Jesteśmy zalewani taką masą koszmarnej muzyki, w ogóle no, trudno nazwać to muzyką. Wszędzie do nas dochodzą te bardzo agresywne i złe dźwięki. Natomiast ja podziwiam i dlatego trwam przy tym festiwalu tutaj od samego początku. Podziwiam determinację i chęć organizacji tego typu wydarzeń. I tutaj wielka zasługa oczywiście burmistrza miasta, pana Krzysztofa Grabki, z którym też od początku jakby festiwalu gdzieś współpracuję. Naprawdę to wielki szacunek dla gospodarza miasta, że pamięta o takim festiwalu, że pamięta o tym, że muzyka klasyczna jest tą naprawdę wielką wartością, którą należy i trzeba pokazywać. I widać, że jest ogromna potrzeba, bo wschowska publiczność też zdarza się wyjątkowo, że jest tak zaangażowana w to, że przychodzi na koncerty. Naprawdę czasami nie są to proste koncerty, bo muzyka klasyczna no, wymaga pewnego przemyślenia. Natomiast widzę, że publiczność jest świetna. Poznaję już niektóre osoby przez te 8 lat festiwalu. Bardzo się z tego cieszę i no, jeszcze raz wielki szacunek dla władz miasta, dla pana burmistrza i dla Irka Mierzowca, szefa od promocji, bo to jest też jego dzieło wspólnie z burmistrzem. Także trzymam kciuki na następne 40 lat, żeby festiwal funkcjonował, czego bardzo życzę wschowianom, sobie również, bo bardzo się przywiązałem do tego festiwalu.